W środę 12 maja 2021 roku, a chcę to zrobić Bożym Słowem, które w pierwszym liście Jana, w rozdziale 5 wierszu 14, brzmi: Ufność, zaś, którą w nim pokładamy, polega na przeświadczeniu, że wysłuchuje nas, jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą. A Psalm 91, dwa pierwsze wiersze, przynosi nam takie zapewnienie. Kto pozostaje pod opieką najwyższego, kto przebywa w cieniu wszechmogącego, może powiedzieć do pana moja ucieczką, moja twierdzo mój Boże, któremu ufam. Oba te teksty mówią nam o zaufaniu. O czymś tak wydawałoby się oczywistym, że powinno być Zajęciem banalnie prostym. No bo przecież od samego początku biblijne teksty pokazują nam, że w zasadzie cała droga wielkich, bożych mężów zawsze zaczynała się od tego, że zaufali. Pan Bóg z nikim nie pertraktował. Bóg żadnemu z nich nie pokazywał biznesplanu. Z nikim nie umawiał się na to, jak będzie wyglądała jego przyszłość. Począwszy od pierwszych książek, od pierwszych rozdziałów, od pierwszego, który wyruszył w tą drogę. Abraham nie wiedział, co go spotka. Nie wiedział tak naprawdę, dokąd idzie. Ale wiedział, kto idzie z nim. Mojżesz wyprowadzający Izraela, bo i wcześniej, kiedy do Egiptu udaje się, by wykonać swoją misję, nie wiedział, jaki będzie finał. Nie znał żadnych szczegółów. Można by tak długo jeszcze wymieniać. Bo oto zaufanie, to coś. Co rozpoczyna, ale coś, co ma towarzyszyć czy wypełniać całe życie wierzącego człowieka. Biblia nie jest wzorem, nie jest jakimś podręcznikiem do tego, jak żyć, żeby dobrze się żyło. Jak żyć, żeby życie miało sens, jak żyć, żeby spełniły się takie albo inne oczekiwania. To nie instrukcja obsługi. Jeśli już, to zapis tych, którzy swoje życie dobrze przeżyli. Swoje życie w wartościowy sposób przeżyli? Słowo Boże, które zwraca się do nas dzisiaj. Zaprasza Ciebie i mnie, żeby w kolejny dzień naszego życia wyruszyć bez obaw i bez strachu. Nie dlatego, że będzie to przewidywalny dzień, nie dlatego, że w tym dniu wiemy, co nas czeka, nie dlatego, że w tym dniu zdarzą się takie czy inne wydarzenia, ale wyruszać możemy w Niego śmiało i bez lęków, bo mamy pewność, że towarzyszy nam w Nim ten, który był, który jest i który będzie. I tego chciałbym Ci życzyć w tym nowym dniu. Chciałbym Ci życzyć, abyś mógł, niezależnie od tego, co Cię dzisiaj czeka, czy będą to radosne, czy mniej dobre chwile, iść do przodu bez obaw. W języku hebrajskim to słowo zaufanie Sięga do rdzenia, który mówi o byciu mocnym, o byciu bezpiecznym, o dającym poczucie bezpieczeństwa. I to jest kwintesencja zaufania Bogu, bo On jest mocnym, bo On daje bezpieczeństwo. Dobrego dnia, bezpiecznego, pełnego ufności.